Rafał Wachla wygrał tegoroczną edycję biegu Wings for Life w Kaletach. Wśród kobiet najlepszy wynik uzyskała Klaudia Radziwończyk. Wings for Life to jedyny globalny bieg, w którym meta goni zawodników. Jest nią samochód pościgowy. Zawodnik kończy bieg, gdy minęło go auto, realne bądź w aplikacji na telefon. Rafał Wachla zdołał przebiec 38 km i 170 metrów. Klaudia Radziwończyk pokonała ponad 22 km. W tym roku w Wings for Life na całym świecie wystartowało ponad 100 tysięcy zawodników. W kaletańskiej dzielnicy Zielona ten bieg zorganizowano po raz trzeci. Bardzo dużą naukę dała nam pierwsza edycja. Pierwsza była trochę na wariackich papierach, organizowana w miesiąc, bez pełnego wsparcia fundacji. Zdecydowanie najmniejsza, ponieważ mamy tutaj kawałek stąd znaki. Mieściliśmy się między tymi dwoma znakami, były raptem 24 osoby, kilku lokalnych partnerów i na tym koniec. W tym roku 114 osób na starcie. Bardzo duże wsparcie medialne, ogromne wsparcie wielu ludzi. Namioty, zapleksy medyczne, no rośniemy w siłę i tak jak już informowałem biegaczy, na pewno nie widzimy się ostatni raz w Kaletach. Pytanie, czy nie widzimy się ostatni raz w tym miejscu, ponieważ trochę robi się nam ciasno. Wszystkie opłaty startowe w biegu Wings for Life są przeznaczone na badania, mające na celu wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. W biegu wystartował po raz drugi Dariusz Plinta. Wyruszył na trasę w egzoszkielecie. Darek jest przykładem osoby, tak naprawdę, dla której cała ta idea Wings powstała. Darek jest osobą, która po wypadku komunikacyjnym ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Rok temu przeszedł 2 km. To jak widzieliśmy, jaki trud dla Darka to jest, tak? To nam uświadomiło, po co my to robimy. To dało nam bardzo dużego kopa. Biegaczy odwiedził eurodeputowany Marek Plura. Wings for Life World Run! Bardzo się cieszymy, że Kalety ponownie znalazły się na mapie biegu Wings for Life. Wiemy, że jako jedyne miasto w województwie śląskim możemy być gospodarzem tegorocznego wydarzenia. Oczywiście to wydarzenie nie odbyłoby się w Kaletach, gdyby nie grupa O co biega w Kaletach. Na czele tutaj z liderami, z Mateuszem Bartochą, Bogdanem Łazajem, Robertem Wręczyckim, bo to dzięki tym osobom ten bieg odbywa się właśnie w Kaletach Zielonej. Jest to wielka promocja też dla naszego miasta. Każdy z nas wkłada jakąś cząstkę przede wszystkim w to, co najważniejsze w tym wydarzeniu, czyli w pomoc osobom niepełnosprawnym, ale ma to również wymiar bardzo duży promocyjny, jeśli chodzi o miasto Kalety.